A dzisiaj to ja wam, moi drodzy, zdradzę tajemnicę moich bibliotek. Różne magiczne sztuczki, które możemy robić za pomocą preprocesora w języku C dla mikrokontrolerów AVR, ale nie tylko. Nie wiem, czy macie czas na dłuższy poradnik. Będzie się składał z dwóch części. Mam nadzieję, że ze mną wytrzymacie i zobaczycie coś, mam nadzieję, bardzo ciekawego. Może to będzie pierwsza taka sztuczka, którą pokażę. Może jeszcze inne? Zobaczymy, przyjdzie czas, zobaczymy, czy ze mną wytrzymacie. Tylko pamiętajcie, cichosza, nikomu nie mówcie o tym, co wam tu pokazałem, dobra? To na razie. Przechodzimy teraz do rzeczy. Witam was, moi kochani, bardzo serdecznie i cieplutko. Dzisiaj kolejny poradniczek, w którym sobie opowiemy o, jak tytuł widzieliście, mówił, tajemniczy tytuł o sztuczkach w języku C. Może to nie sztuczki, ale chciałbym wam zdradzić pewien sekret, na przykład z moich bibliotek. Nie każdy to robi, ale o co chodzi, słuchajcie? Jak sobie radzić w pewnych sytuacjach? Otóż wyobraźcie sobie, że piszecie sobie jakąś własną swoją biblioteczkę. Tak, biblioteczkę. Może nie każdy początkujący od razu pisze bibliotekę, ale nawet własny program, w którym chcecie używać jakiegoś przerwania zewnętrznego. Przerwania zewnętrznego. Mówią tu o takich przerwaniach jak int 0, int 1, int 2. Zwykle w małych prockach typu atmega 8, 32, atetiny. Nie mamy więcej przerwań zewnętrznych niż int 0, int 1, int 2 to już jest max, tak? Int 2 jest asynchroniczne. Ale przecież w większych prockach mamy tych przerwań jeszcze więcej. Są potem inty 3, 4, 5, 6, 7 i nawet dalej. Ale to nie wszystkie przerwania. Jak sami wiecie, czasami konfigurujemy pewien program, piszemy i okazuje się, że o kurczę, te nóżki, na których występują przerwania int 0 bądź int 1, które chcielibyśmy użyć, są już zajęte na coś innego, prawda? No to wtedy z pomocą przychodzą nam nowsze procki AVR, które mają tak zwane przerwania typu pcint, czyli pin change interrupt, czyli na każdym pinie prawie procka, w zależności od jego wersji oczywiście, które można uzyskać prawie na każdym pinie procka, ale nie zawsze, bo na przykład w atetiny 2313 tylko jeden port ma pcinty, pozostałe porty nie mają. To trzeba zawsze sprawdzić sobie w nocie. W prockach atetiny zwykle mamy wszystkie piny również z pcintami. W innych prostkach atmega większych to różnie bywa. Atmega typu 168, 88, prawda? Te większe atmegi, odpowiedniki, powiedzmy 8, 168, 328, to są odpowiedniki starych atmeg 8 i tak dalej. Robię taki wstęp, żebyście dobrze zrozumieli, o co mi chodzi w przygotowaniu tej sztuczki, prawda? Tudzież mamy procki odpowiedniki atmegi 32 i 16, takie jak atmega 644p, atmega 1284p. Znacie te procki. Przecież pewnie sami ich często używacie, któregoś z nich. I teraz pewnie kojarzycie taką sytuację, że no zwykle jak mamy oprogramować jakieś przerwanie zewnętrzne, to trzeba je najpierw skonfigurować. W sumie ktoś powie, co w tym trudnego? No co za problem zajrzeć do noty? I rzeczywiście, jak zajrzymy do noty, wezmę sobie na przykład na początek atmegę 32, to co musimy zrobić? Zawsze wejść w jaki rozdział, pamiętacie? No to podpowiadam external interrupts, nie interrupts, tylko external interrupts. Dlaczego tutaj? Ponieważ tutaj od razu widać rejestry albo opisy rejestrów, które są potrzebne do konfiguracji przerwań. Ale tu właśnie zaczyna się czasami troszkę zgroza, bo okazuje się, że jak piszemy program na atmegę 32, to do konfiguracji użyjemy rejestru MCUCR, rejestru na przykład GICR, czy GICR. To są w zasadzie wszystkie rejestry, które w tym procku możemy użyć, żeby skonfigurować przerwania int 0, int 1 czy int 2 dla atmegi 32. W atmedze 8 czy 88 to było tylko int 0, int 1, prawda? No ale jak sobie wejdziemy do nowszego procka, na przykład atmega 164, 324, 1284, 644, to zobaczcie, gdy wyszukam sobie pozycję nie interrupts, tylko external interrupts i wejdę sobie, tutaj trzeba jeszcze wejść w podrozdział register description, jak sobie rozwinę i tylko z tego poziomu patrzę, to zobaczcie, tych rejestrów jest tutaj już sporo więcej, a co więcej, zmieniają się nazwy. Taki główny rejestr, którym się załącza, powiedzmy,
konfigurację przerwań to jest, się nazywa AICRA. Podczas gdy w Atmezy 32 to był rejestr, słuchajcie, MCUCR. To w MCUCR konfigurowaliśmy dla przerwania int 0, int 1, czy mają być one wyzwalane zboczem, powiedzmy stanem niskim, czy każdą zmianą stanu logicznego pinu, czy z zboczem opadającym, czy rosnącym, prawda? Tymczasem jak wejdziemy do tych atmek nowszych, to się okazuje, że tym rejestrem nie jest MCUCR, tylko EICRA. Znowu trzeba coś zmienić. Ale jak wejdziemy do atmegi 328 PB, w ogóle takiej najnowszej już, wejdę sobie w, gdzie tu będzie, sekundkę, zobaczmy sobie, gdzie tu będą te external, o tutaj mamy, external interrupts i też tutaj trzeba rozwinąć rozdział register description, to zobaczcie, że takim podstawowym rejestrem tutaj też jest EICRA, ale w jakiś atetiny te rejestry, nazwy rejestrów mogą się czasami zmieniać. W nich znowu konfigurujemy sobie zgodnie z tymi tabelkami na bitach ISC0N i tak dalej, ISC1N, czy zbocze ma, jak mamy je skonfigurować. I teraz pomyślcie sobie, problem jest jeden, napisaliście sobie program, nawet wasz, niekoniecznie bibliotekę, wasz program na procek na przykład Atmega 32, po jakimś czasie chcecie go jednak przenieść szybko na jakiś nowszy procek. No kurka wodna, znowu trzeba zaglądać do tej instrukcji, porównywać co jest w którym rejestrze i tak dalej. Czy nie łatwiej byłoby zrobić, dokonać jakiegoś czegoś uniwersalnego mechanizmu przygotować, który pozwoli nam, żeby to przekonfigurowywać w jakiś łatwy sposób. Albo jak piszemy bibliotekę, bardzo często dla siebie przecież, tak, żeby ją często używać w innych programach, to czyż chciałoby nam się za każdym razem w tej bibliotece grzebać od nowa? Albo chcielibyście dać komu innemu bibliotekę i powiedzieć, a jak będziesz chciał sobie, ja to przygotowałem na przerwanie int 0 dla Atmegi 32. Jak masz Atmegę 328, to weź sobie przerób bibliotekę. Słuchajcie, to jest miszmasz, co robimy. W bibliotekach nie powinno się grzebać. I tu dochodzimy do sedna sprawy. Nie wiem, czy wszyscy, ale widzieliście, ostatnio wypuściłem taką bibliotekę, która się nazywa do czujnika gestów. Nie będę dzisiaj o tym czujniku mówił, czy o tej bibliotece, ale pokażę wam pewne ciekawe podejście, które tu już po raz pierwszy chyba tak zastosowałem, a może nawet nie po raz pierwszy, może już w innej bibliotece to było. Wejdę sobie w plik konfiguracyjny i zobaczcie, wy jako użytkownicy tej biblioteki dostajecie taki mechanizm, który służy do konfiguracji przerwań w taki prosty sposób. Po pierwsze, wystarczy zdefiniować taką tutaj stałą dosłowną PAJ int type na 1, tak? Czyli przerwania typu PCInt, albo na 0, czyli przerwania, słuchajcie, typu INTX, czyli INT 0, INT 1, INT 2, INT 3, INT 4 i tak dalej. Prawda? I zobaczcie teraz, że gdy wybiorę sobie INTX, czyli te przerwania INT 0, INT 1, no to tu wystarczy, że teraz ja sobie jako użytkownik tej biblioteki skonfiguruję następujące rzeczy. Na przykład PAJ INT numer, czyli wybieram numerek przerwania. Tu wszystko też sobie w komentarzach zrobiłem. Czyli mogą być to przerwania od 0 do 7. Są atmegi chyba, które mają jeszcze więcej tych intów, ale tu pozostawiłem tę bibliotekę, że od 0 do 7 to na pewno coś wybierzemy. Nie musimy zaraz korzystać z jeszcze wyższych tych przerwań. Tyle to starczy z nakładem. Następnie wybieramy int port. Tak, port takiego, na którym występuje pin takiego przerwania i konkretny bit tego portu. Ale to nie wszystko. Zobaczcie, pięknie sobie za pomocą zmiennej stałej PAJ int edge definiujemy, jak ma być wyzwalane to przerwanie. Jeśli wpiszemy 0, zobaczcie, w opisie jest, to będziemy mieli reakcję na zbocze opadające. Jeśli wpiszemy 1, to na zbocze narastające. Jeśli 2, to na każdy stan, na każde przejście, na każdą zmianę stanu logicznego. A jeśli 3, to będzie reagowało na stan niski. I zobaczcie, to jest wszystko, co ja daję użytkownikowi, żeby sobie skonfigurował przerwanie zewnętrzne. Fajne? Fajne. Jak to działa? Zaraz wam pokażę, zaraz sobie coś o tym powiem i w ogóle jak to implementować mniej więcej, tak? Żebyście zaskoczyli ideę. No dobra, ale teraz chcielibyśmy sobie skorzystać z przerwań typu PCInt. Proszę bardzo, ładnie mi się tu wyszarza. Te stałe nie będą brane pod uwagę, za to będą brane te poniżej. W przypadku PCintów nie jest tak łatwo zrobić, żeby podać tylko takich kilka parametrów, ponieważ no, rejestry związane z przerwaniami PCint bardzo mocno się różnią w wielu prockach. No, chodzi głównie też o to, że one mają różne ilości tych PCintów od kilku sztuk
w Atetiny prockach, powiedzmy po kilkanaście sztuk bym powiedział w prockach, jakichś atmegach mniejszych, a w dużych atmegach mają ich mnóstwo, prawda? Ale zobaczcie sobie, jak zajrzę do noty, na przykład procka atmegi 1284, wejdę sobie na sam początek noty, gdzie będę miał, o tutaj widać procucha, to zobaczcie, bo chciałbym tu wam pokazać, że tych PC-intów to mamy, gdzie one są, patrzcie, na porcie zaczynają się od PA0, tak? I tu mamy, spójrzcie, PC-int 0, PC-int 1, 2, 3, 4, 5, 6 i one do siódemki lecą. Później tutaj są PC-int 8, 9, trzeba sobie spojrzeć, widzicie? Te numerki na końcu, to jest bardzo wygodne, bo z tych PC-intów możemy bardzo fajnie podmieniać i zamieniać je, tylko żeby łatwo było jakoś konfigurować. Tymczasem w związku z tymi PC-intami jest bardzo dużo nieporozumień, jak to uruchamiać i tak dalej. I teraz zobaczcie, zrobiłem fajną rzecz. Otóż w przypadku zwykłych intów nie muszę podawać nazwy wektora przerwania nawet, ponieważ będzie on automatycznie jakby wykrywany i wyliczany przez to, co zaraz tu powiem, przez te mechanizmy, powiedzmy, pewnych zamian za pomocą preprocesora. Ale tutaj, żeby się przygotować, to podaję ręcznie wektor przerwania, z którego chcę korzystać. Ja w przypadku tutaj biblioteki PAJ zrobiłem tak, że domyślnie dla inta mamy, korzystamy z przerwania int 0, które jest na PD2, a jak przełączymy na PC-inty, to korzystamy w tym momencie z PC-inta 26 w atmedze 1284 czy 644. To jest odpowiednik, ten sam pin i możemy też korzystać z tego przerwania. Troszkę tam trzeba tylko inną obsługę wpisywać, minimalnie różną, ale to jest proste, zaraz też sobie podejrzymy. I zobaczcie, tak samo definiujemy int port, ale tutaj dodatkowo int pin oraz bit, tak? No to jest mniej więcej to, co wyżej dla zwykłych intów. Ale oprócz tego cztery jeszcze dodatkowe. Właśnie, trzeba bowiem podać rejestr, i tu są wszystko rejestr, tutaj zabrakło mi literki R, rejestr zezwalający na przerwania, tu chodzi głównie o przerwania PC-int. Więc gdy sobie zajrzymy do takiej noty, to zobaczcie, że takim rejestrem zezwalającym pin change interrupt control register, i ten control register pozwala tutaj wybrać, zobaczcie, czy mamy korzystać z przerwania PCIE0, PCIE1, PCIE2 czy PCIE3. Dlaczego kilka takich wektorów ustawiamy? Ponieważ ten procek ma dużo tych PC-intów i one zostały pogrupowane w cztery sekcje właśnie dla czterech różnych portów. Czyli te od PC-int 0 do 7 to będą wyzwalane tym wektorem przerwania i ten wtedy trzeba odblokować to przerwanie. Można i inne odblokować jednocześnie, tu nie ma problemu. Jakby nie chciałbym teraz, żeby się robił poradnik o PC-intach, ale tak tylko przypominam. A więc gdy w bibliotece swojej chcemy to zrobić, to robimy sobie PC, ja tu zrobiłem PAJ int enable register. To właśnie trzeba podać ten, w którym enablujemy PC-inta. Ponieważ nasz PC-int 26 jest w grupie PCIE3, skąd to wiem, słuchajcie? Ano stąd, że gdy sobie wejdę w rejestr maski, tak trochę uprzedzę fakty, to zobaczcie, że PC-int 26 znajduje się w PCIMSK3, tak? To dlatego tu wpisuję, że rejestr PCIR, tam włączam PCIE3, w związku z tym rejestr z kolei mask register to jest PCMSK3, bo w nim zamaskuję, z którego konkretnie pinu będę chciał korzystać i jeszcze powiem, z którego bitu będę chciał korzystać. I to jest dla użytkownika wszystko, co ma skonfigurować, żeby się przełączyć na dowolny procek z PC-intami. Słuchajcie, tę konfigurację można stosować od atetiniaczy maleńkich jak atetiny 10, aż po ogromne atmegi. I to będzie działało, tak? Fajnie, przyjemnie. Tylko teraz jak to zorganizować w swoim kodzie? Już wam to pokazuję, ale dajcie mi sekundkę przerwy. Właśnie przechodzimy do sztuczek. Hej, zaraz wracam. Pamiętaj proszę, że ten poradnik, jak i wiele innych na moim kanale, może powstać tylko i wyłącznie dzięki twojemu wsparciu poprzez serwis Patronite. Dlatego też zapraszam cię gorąco do tego, abyś odwiedził mój profil na serwisie patronite.pl, widoczny tutaj na ekranie, i przynajmniej zapoznał się z warunkami. Każdy może zostać patronem i mieć swój udział w powstawaniu tychże poradników, do czego gorąco zapraszam. Jak mówiłem, liczy się każda kwota, nawet ta najdrobniejsza. Nie chodzi tutaj o wyścigi i o to, kto da więcej. To nie jest giełda. Każdy może dobrać wsparcie do swoich potrzeb i swoich możliwości. Jeszcze raz mówię, zapraszam na profil i uprzejmie dziękuję za już okazane wsparcie. Pozdrawiam.
I teraz słuchajcie, jeśli macie nawet taką bibliotekę, to już myślę, że na jej podstawie wybralibyście sobie te odpowiednie makra, które tu są wszystkie użyte do konfiguracji półautomatycznej i automatycznej tych przerwań, ale pewnie ciężko by się było zebrać. Mnie osobiście też, jakbym miał wykopiowywać z tej biblioteki i zamieniać sobie na przykład ten przedrostek PAJ na, bo wiecie, to trzeba byłoby zmieniać teraz, ja po to dodałem ten przedrostek, bo się już spodziewałem i sobie założyłem, że jak tego mechanizmu użyję na przykład do innej biblioteki, no to będę musiał, a to chyba w bibliotece do, słuchajcie, do obsługi czujników ciśnienia i tak dalej też już użyłem. Tu akurat nie mam pod ręką tego właśnie, tej biblioteki, żeby wam pokazać. To tam miałem, zdaje się, inny przedrostek. Ale teraz, żeby to wykopiować stąd, włożyć do innej biblioteki, można się pogubić co, gdzie, jak i tak dalej. Dlatego postanowiłem to zebrać w całość, jakby w taki oddzielny, sztuczny projekt. Taki, powiedzmy, szablon, dzięki któremu mogę to w łatwiejszy sposób, albo w bardzo łatwy sposób implementować do różnych swoich czy bibliotek, czy też programów. Ciareczki po plecach, mam nadzieję, bo zaraz zobaczycie, o co chodzi. W związku z tym przygotowałem sobie tutaj nowy projekcik. Ten plik zamknę chwilowo, nie będę go zapisywał. I słuchajcie, przygotowałem sobie nowy projekcik, w którym na razie na szybko mamy tylko taki, powiedzmy, szablon, żeby cokolwiek tutaj się działo, jakieś makra do obsługi pojedynczej diody LED. Nawet nie będziemy w drugiej kamerze obserwowali zestawu, bo dzisiaj rozmawiamy tylko o samym programowaniu, o idei pewnej i o takich, no, sztuczkach, nie sztuczkach, jak sobie ułatwiać życie podczas programowania AVR-ów. Myślę, że to będzie fajna lekcja dla wszystkich. Tylko trzeba, no, uważnie ze mną posiedzieć chwilę i posłuchać, jak ględzę, słuchajcie. No dobra, dobra, moi drodzy, to teraz tak. Co tu można zrobić? Otóż ja przygotuję sobie, tylko to już będę na zasadzie omawiania wam pokazywał. Przygotowałem sobie takie dwa pliki, które tutaj teraz sobie pozwolę wkleić. Paste. Słuchajcie, pliki, które się nazywają int.cfgh i int.cfgc. I te pliki, z kolei ten plik, pozwolę sobie zainkludować tutaj, po inkludowaniu głównych plików systemowych, ten plik int.cfg. I teraz co w nich jest? Zaglądamy najpierw do pliku h. Zobaczcie. W pliku h trzymam coś takiego, co widzieliście wyżej, tylko tam już nie ma tych rzeczy dotyczących jakichś specyficznych ustawień, przepraszam, biblioteki do czujnika gestów. Tu chodzi nam tylko o konfigurację przerwań, czyli zaczyna się od wyboru int type. Zauważcie, że wszędzie tutaj dałem sobie przedrostek xxx, tak? Proszę tego nie kojarzyć z tym, co oznacza 3 razy x w internecie. Dałem taki przedrostek, zaraz wam pokażę dlaczego, bo świadomie go dałem i powiem wam, o co tutaj chodzi. I spójrzcie, że w porównaniu do tego, co się dzieje w tamtej bibliotece, to mamy tutaj wszystko to samo, te same nazwy i tak dalej, tylko nazwy makr wszędzie są opatrzone tymi trzema x-ami, tak? Dlaczego? Dlatego, że później, ale to zanim do tego dojdę, jak to będzie później, to najpierw zobaczmy, bo widzicie, dla PC intów to muszą jakby precyzyjnie podać wszystkie nazwy rejestrów i tak dalej. A jak to się dzieje, że dla intów zwykłych wystarczy, że podam sobie taką stałą o wartości 0, 1, 2 czy 3, tylko takich kilka rzeczy, a on sam mi skonfiguruje przecież te bity w odpowiednich rejestrach, te ISC, które oznaczają zbocza i tak dalej. Jak to się dzieje? Cała magia bierze się właśnie stąd, z tego co poniżej. Zobaczcie, bo tu jest już koniec konfiguracji i użytkownik tylko to dostaje od was, tak, do skonfigurowania. Tego nie jest dużo w sumie, a daje wam to, że możecie dzięki temu zapuszczać te konfiguracje intów na praktycznie na każdym AVR-ze. Jeśli na którymś nie wyjdzie wam, dajcie mi znać. Spróbuję coś tu jeszcze pomieszać, magii trochę włożyć i doprowadzić do porządku, chyba że sami to zrobicie. No ale zobaczcie, dalsze definicje preprocesora są już trochę trudniejsze. Otóż, tu sobie robię tak roboczo jeszcze stałe o nazwie xxirqintx i pcint, które mają 0 i 1. I teraz, uwaga, najważniejsza. O, tutaj to, co przewijam w tej chwili, to jest cała sekcja, która robi mi automatykę konfiguracji przerwań typu int 0, int 1, int 2, int 3, 4, 5, 6, 7. Czyli krótko mówiąc int x, nie PC intów, tylko int x. To ta sekcja właśnie, to jest to czary, ta magia, słuchajcie. David Copper Velmirek K36 Field, prawda? I ta magia konfiguruje mi
te inty. Zobaczcie, no tu nie będę już szczegółowo omawiał, ale za pomocą odpowiednich if-defów, hash-definów i tak dalej, badania nazw rejestrów, z którymi mamy do czynienia, wykrywam poniekąd, z jakimi prockami mam do czynienia. Być może mówię, tu jeszcze gdzieś jakiś błąd jest, no to w razie, że go zgłosicie mi to później, ale wiem, że zobaczcie, krótko mówiąc, jeśli wybrałem int x, czyli przerwania typu int, tak, to po pierwsze co, sprawdzam if-def, czy jest zdefiniowany w plikach IOM danego procka rejestr EICR-a. Widzicie, tutaj jest na szaro, czyli tego nie ma. Dlatego, że mamy, tu jest ustawiony w tym projekcie proczek, zobaczmy jaki, aż muszę sam sobie przypomnieć. Tu mamy ustawiony w tym projekcie target hardware, proszę bardzo, ATMEGĘ 16, czyli to jest odpowiednik ATMEGI 32, czy tam ATMEGI 8, tak? I widzicie, nie ma rejestru EICR-a, więc on mi nie podstawia pewnych tutaj danych, ale już wyszukał, że jest IFDEF MCUCR, prawda? Aha, no to już mi zaczyna definiować pierwszy tutaj taką stałą hash define XXX int edge reg, czyli nazwę rejestru, w którym są ciareczki po plecach, w którym są właśnie, ustawiamy te bity ISC. Widzicie? I mi wykrył, że to jest właśnie MCUCR. Następnie muszę wyszukać rejestr, który włącza mi przerwania int 0, int 1 albo int 2, prawda? No i tutaj tak, jeśli jest GICR, tak? Ponieważ w ATMEDze 1284 byłby to EIMSK, a rejestr do ustawiania konfiguracji przerwań to byłby EICR-a. No to zobaczmy, i to wiecie, często widzę, jak ludzie w internecie to robią na takiej zasadzie, że if tam i tam można sprawdzać, czy ATMEGA taka i taka to, a jak taka to siamto, ale wiecie, to się robi na kilka ATMEG, na kilka procków, a potem zwykle ktoś bierze taką bibliotekę, użyje jeszcze innej ATMEGi i jamba, kicha, koniec. A ja tutaj, no trochę to jest, wiecie co, przesadzone, tego tu jest sporo napisane, zaraz zobaczycie, kombinacje będą jeszcze większe, jeszcze gorsze makra, ale zobaczycie, że to ma sens, ma sens. I teraz zobaczcie, przekonajmy się w takim razie, zmieńmy na chwilę luzem sobie procek na właśnie jakiś typu ATMEGA, proszę ja was bardzo, ATMEGA 600, niech będzie 644P, proszę bardzo, apply and close. I zobaczcie, o, trach i Eclipse nam ładnie tutaj, widzicie, odszarzył to. Dlaczego? Dlatego, że wykrył po pierwsze teraz mi preprocesor, że ja jednak mam do czynienia z EICR-a. I nie obchodzi mnie, jaki to jest procek tak naprawdę, czy ATMEGA 1284, 644. Jeśli widzę rejestr EICR-a, to mogę być pewien, że nie będę miał do czynienia z rejestrem MCUCR. Tak? A więc z tymi pruckami ciareczki po plecach już powoli zaczynacie chyba ze mną czuć, o co chodzi. Podobnie jak wykryłem, że jest IFDEF rejestr EIMSK, ten, który mi włącza przerwania int 0, int 1 i tak dalej, no to znaczy, że nie będę miał do czynienia z GICR-em. Ha, 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 fajnie to działa, zobaczcie. I od razu spójrzcie, tutaj mam zdefiniowane i tutaj mam zdefiniowaną stałą, która będzie dalej brała udział w kolejnym mieleniu i wykluskaniu z siebie tej konfiguracji. Skoro tak, i tu już mam ten int register i tak dalej, to przechodzimy do tego, co najbardziej miodne, słuchajcie, czyli makra do określania reakcji przerwania na zbocze poziom. I zobaczcie, nie na darmo już w Blue Booku, w swojej niebieskiej książce, tu widzicie, za mną jest niebieska książka, warto ją nabyć, słuchajcie, naprawdę, i od niej zaczynać, bo ja podaję tą wiedzę w odpowiedniej kolejności. Jak widzicie, później w poradnikach wideo mamy piękne rozwinięcia. Tam podawałem takie sklejanie nazw i tak dalej. Teraz dokładnie te same makra wykorzystam na ten przypadek. Otóż chodzi o to, że trzeba wykryć jakby i ustawić sobie, posklejać nazwy. Tutaj zobaczcie, jest ISC, hash hash w preprocesorze znaczy mi sklej. Sklej to z wartością x, tak? A jednocześnie jeszcze hash hash i dodaj mi 0. Czyli tak naprawdę wyszukuję bitu 0 ISC, którego, żeby to pokazać wam na nocie, to spójrzmy sobie. Wejdźmy sobie na zwykłe przerwania, wejdźmy na rejestr o tutaj EICRA i spójrzcie, że tutaj mamy ISC 00 i ISC 01, tak? Albo na przykład ISC 10 i ISC 11. Ta cyferka zawsze pierwsza oznacza numerek przerwania, czyli tutaj mamy 0 i tutaj 0. To oznacza, że tymi bitami dwoma muszę, o tym bitem i tym bitem, będę konfigurował przerwanie int 0. I to będzie się u mnie robiło automatycznie. I to jest właśnie ten bit 0, tak? Dla bitu 0 są dwa makra, żeby mi ładnie wyliczyło,
że mógł później dalej się posługiwać tym bitem. Ale jednocześnie od razu jest dla drugiego bitu, zobaczcie. Tylko nazwy są takie dziwne. Z tym, że zauważcie, że wciąż wszędzie stosowany jest ten prefiks, tutaj sobie zrobiłem 3 razy podkreślenie X. Bardzo, to jest bardzo, bardzo ważne, żeby później to się nie mieszało wam z innymi waszymi kodami, źródłami i programami, ale w jaki sposób, to jeszcze do tego dojdziemy. Czyli tutaj wam krótko mówiąc, mamy makra do, jakby wyłapujemy preprocesorem makra, sobie sami tworzymy takie definicje, żeby nam ustawiło bity, tak? Poprzez sklejanie tych nazw tutaj z Z dla int 0 i int 1. Z int 2 jest troszkę gorzej w prockach typu Atmega 32 czy 16, bo to jest przerwanie asynchroniczne, je się trochę inaczej konfiguruje, ale kurczę, to też damy radę przewidzieć jako programiści, bawiąc się brzydko preprocesorem. Zobaczcie, że jak już te 2 bity określiłem, no to teraz robię to, co wujki lubią najbardziej, słuchajcie, prawda? Czyli co? Proszę bardzo, definiuję sobie kolejne makra, króciutko, o nazwie set falling edge, set rising edge, set any edge. Nie ma tutaj tej kolejnej opcji, która mówi, że będzie cały czas poziomem niskim, bo te 2 bity po prostu domyślnie są i tak ustawione na 0, to nie mam co tego konfigurować, tak? A zatem, jak to robię? Proszę bardzo, to jest, wtedy robię tak, że te int edge register, który został jakby znaleziony mi tutaj wcześniej wyżej, tak? Czyli to będzie ten tutaj rejestr, to ten rejestr, w nim robimy OR równa się i musimy zapalić teraz odpowiedni bit. Jeden w tym przypadku, kiedy chcemy mieć falling edge. Jak? Sprawdźmy. Kiedy chcemy mieć zbocze opadające, proszę bardzo, falling edge, to musimy zapalić bit, tu jest mój bit 0, a tu jest bit 1. To musimy bit 1 zapalić na 1, tak? I zobaczcie, bit 1 właśnie zapalam, ustawiam na 1. Takim makrem prostym, tu przesunięcie pewnie widzicie ładnie, tak? Kiedy chcę zrobić rising edge, to muszę 2 bity ustawić na 1. Zajrzyjmy do noty. Widzicie, rising edge wymaga 2 bitów ustawienia na 1. No to zaglądamy sobie i proszę bardzo, mamy reg or równa się i zapalamy pierwszy bit, a jednocześnie ten sam or reg, ja tu nie zrobiłem, mogłbym to trochę zmienić, ale tu robiłem tak sobie dla porządku w głowie, bo mógłbym dać tutaj or i zrobić z tym drugim bitem, ale to jest nieistotne, to się dzieje na poziomie preprocesora, ładnie dla oka wygląda, ja później wiem, co się dzieje. I słuchajcie, tutaj mamy później set any edge, to musimy ustawić bit numer 0, sprawdźmy, czy nie kłamię, bit numer 0, gdy ustawimy tutaj ten, to mamy any edge, zgadza się? Nie. Nie ma tutaj definicji, kiedy jest poziom, jeszcze raz włączę sobie ten, kiedy jest wyzwalane ma być zbocze, z tego się najrzadziej korzysta w ogóle stanem niskim, bo ono ciągle byłoby wyzwalane, bo wtedy te oba bity są 0, a przecież po restarcie procka one i tak są zawsze 0. No dobrze, skoro mamy już te makra, którymi możemy włączać, wyłączać, odpowiednio konfigurować, to teraz wypadałoby, moi kochani, bo to już będzie, tymi makrami będziemy się posługiwali później podczas inicjalizacji, to teraz, słuchajcie, musimy przygotować się do wyznaczenia właściwej nazwy wektora przerwań. Wyobraźcie sobie, że nawet nie będzie trzeba szukać, jaka jest nazwa wektora przerwań. Jak wiecie, to można zrobić, ja wam pokazywałem to w AVR Device Explorer i tutaj wybrać sobie interrupt, oczywiście wcześniej procka, wybrać odpowiedniego, ach, tylko wy teraz tutaj tego nie widzicie, musiałbym podwyższyć. Ja wam mówiłem, że to jest możliwe do zrobienia w AVR Device Explorer, wybrać procka, trzeba tylko z listy i tak dalej. Ale teraz się nie będę w to bawił, dlatego że po to wszystko robiłem, żeby mi ten wektor automatycznie został jakby wyliczony przez preprocesor. Oczywiście do tego potrzeba mi aż kilku zabaw sklejania makro i tak dalej. Potrzebne jest takie makro, takie makro i na końcu już mogę zrobić hashDefine IRQ wektor, które jest odpalane już za pomocą tego jednego z wcześniejszych makr. Słuchajcie, jest trochę zabawy, ale to raz zrobiłem i jest później dobrze. Dzięki czemu, wiecie co? To jest do wykorzystania dla mnie później w programie głównym, czy też w bibliotece. Zobaczcie, teraz mogę wejść sobie, Ctrl C zrobić, wejść sobie do maina i gdy chcę napisać procedurę obsługi przerwania na dole, to robię tak. ISR ciach i proszę bardzo, to będzie procedura obsługi mojego przerwania. Albo int 0, albo int 1, albo int 2, albo int 3 i tak dalej, tak? Natomiast, moi kochani,
to przerwanie, ja tu zawsze tylko to samo wpiszę, a w zależności od tego, co sobie ustawię tutaj, o tutaj, prawda, w tych rzeczach, to ten wektor mi się sam podstawi, właściwy, ja znowu nie muszę tam zaglądać. To zmniejsza ilość pomyłek, słuchajcie, szczególnie jak robicie program, musicie zmienić go, musicie zmienić czasami wektor, przerwaj na inne i tak dalej, trzeba kombinować. No to proszę bardzo, zaczynają się problemy i schodki, tak? Jest tego troszkę, ale słuchajcie, takie coś, takie redefinicje robimy tylko raz. W pliku H. Oczywiście jeszcze będziemy musieli troszkę podziałać w pliku C i zobaczyć, jak przygotować w ogóle funkcyjkę małą do inicjalizacji takiego wybranego przerwania, ale to już zaraz po małej sekundce kolejnej przerwy.